Ormianki 77 do 72, wygrywając Suzuki Super Puchar Polski Kobiet. Wówczas MVP tego turnieju Fionda Fitzgerald, dziś już nieobecna w składzie zespołu z Polkowic. Czas na rozdział drugi tej rywalizacji, mecz o Suzuki Puchar Polski Kobiet. Pierwsza piłka dla zespołu z Polkowic. Gajda od razu bardzo pod kosz. Podanie. I Stefania Mavunga, no 5 sekund. 5 sekund wystarczyło Polkowiczankom na otwarcie nam wyniku tego spotkania. Bardzo świadoma asysta Weroniki tak, Gajdy. Tak, widać, że to było przemyślane. Pawlopulu na rozegraniu w ekipie Arki. Bardzo blisko niej naciska Erika Wheeler. Jest Dobrowolska, Megan Gustafsson pod koszem. Szynkiewicz. Próba do grania pod kosz. No i w ostatniej sekundzie akcji Szynkiewicz musiała tak kontestowany rzut oddawać, ale piłka nie wpada do kosza. I grają Polkowiczanki. Mavunga w szybkim ataku. Ale nie opanowała piłki. I będzie mieli posiadanie dla VWW Arki Gdynia. Od początku widać, że ekipa z Polkowic chce grać szybki widać, basket. Widać, że jest zdeterminowana, tak. Tak, bardzo dobrze nastawiona, zmotywowana. No i zobaczmy. Arka w ataku. Mavunga wypycha Gustafsson spod kosza. Jest, grają po trójkącie gdynianki. Megan Gustafsson na lewą rękę. No i tym razem w tym pojedynku środkowych górą Amerykanka w barwach Arki. Grabska. Przy niej Magdalena Szymkiewicz. Mavunga na obwodzie za trzy punkty. No, wczoraj pamiętamy trafiła raz za trzy punkty. Taką ważną trójkę. Tak jest, tym razem jednak pierwszy rzut z dystansu niecelny. Anna Maria Begić. Ciasem tam pod koszem, jest handoff z Dobrowolską. 10 sekund do końca akcji, Begić. Dobrze zareagowała Gajda w obronie. Blok. Tak, tak. Dochodząca z pomocy Mavunga blokuje. I w dalszym ciągu atakują Polkowiczanki. Erika Wheeler. Wheeler, a tam zaczarowała Dobrowolską, ale nie trafia z dystansu. Minimalnie. I w odpowiedzi gdynianki, przed szansą na objęcie prowadzenia. Pawlopulu. Idzie dołem Erika Wheeler. Rozmawialiśmy o tym wczoraj, że Greczynka nie jest zawodniczką, która razi z dystansu. Gustafsson teraz za trzy. Niecelnie. I Polkowiczanki. Erika Wheeler. Zobaczmy, Erika Wheeler. Indywidualne wejście Wheeler przeciwko Pawlopulu. Nie trafia Amerykanka, ale jest zbiórka w ataku. Mavunga. Ale ładnie. Ładny manewr. Up and under. Stefanie Mavunga ogrywa Megan Gustafsson. No to są te pojedynki, o których mówiliśmy w naszym takim wstępniaku przed meczem. Te dwie zawodniczki no będą grały na siebie z całą pewnością. Zgadza się. Pawlopulu. Penelope Pawlopulu. Coraz mniej czasu na dokończenie tej akcji. Anna Maria Begić, Chorwatka z wyskoku, ale nie dała się nabrać na te zwody z panu i Begić nie trafia. A Gajda od razu w szybkim ataku. No, straciła piłkę Weronika Gajda, ale tam szeroko rozłożone ręce i Weroniki, i trenera Kowalewskiego domagali się tutaj od widzenia przewinienia. Pawlopulu, dwójkowa akcja z Begić, ta jednak wypchnięta za kosz. Chorwatka nieskutecznie, już będziemy w drugą stronę, zobaczmy, od razu Gajda do spanu. To co Polkowice, aj, grają najlepiej, chciałam powiedzieć, kontrę zaproszyłam. No, ale Arte, ale bardzo fajna akcja. Nie trafia, tak, tak jest, ale od razu widzimy. Jak Weronika napędza. Super. W ten sposób właśnie będą grać Polkowiczanki. Od razu pierwsze podanie i uruchomienie szybkiego ataku. Dobrowolska ma przewagę wzrostu nad Gajdą, ale sprytnie. Gajda wybija jej piłkę z kozła. A Erika Wheeler. To jest to doświadczenie, co? Pokazała, tak, pokazała tak, że jest tam minimalny kontakt ze strony Penelope Pawlopulu. I zobaczymy to raz jeszcze na powtórce. Najpierw Gajda dobrze w obronie, a tutaj Erika Wheeler. Bardzo umiejętnie pomaga sędziom w odgwizdaniu przewinienia greckiej rozgrywającej Arki. 23 sekundy na zegarze czasu akcji. Mavunga do Eryki Wheeler. Jest pod koszem Mavunga. Odstawiała się przodem do kosza, ale że z dystansu niecelny. I przed biusem zawodniczki VWW Arki. Zobaczmy, jak walczy o pozycję Gustafsson i Mavunga. Pawlopulu, ale kapitalnie w obronie zachowała się teraz Weronika Gajda. Oj. Kolejne przewinienie, no przerwają te szybkie ataki gdynianki. Nie mają tutaj troszkę innego wyboru. I kolejny faul zespołu z Gdyni, już dwa przewinienia w tej kwarcie. I
22 sekundy na zegarze czasu akcji. To też pokazuje, jak szybko została przesunięta piłka na pole ataku. Gajda na lewą rękę, skoczyła do niej bardzo Begić. Dobre wejście Weroniki. Miało to wyznane przewinienie. W ogóle mi się one wydają dzisiaj jakieś takie bardziej pobudzone, takie żywsze, nie? Takie zdeterminowane. No być może to ma związek troszkę z tym, o czym mówił trener Kowalewski w naszym wywiadzie przedmeczowym, że Polkowiczanki tam podrażnione troszkę tym, jak ten ubiegłoroczny sezon się zakończył. Wówczas przypomnijmy, że w finale Suzuki Pucharu Polskich Kobiet Góro Marka Gdynia, podobnie w finale Suzuki Super Pucharu. Również Mistrzostwo Polski pozostało przy ekipie z Trójmiasta. To na pewno podrażniło tutaj morale i ambicje Polkowiczanek. No dzisiaj widzimy, że taka sportowa złość widoczna od pierwszych sekund. Tak, tak, tak. Weronika Gajda. Dwukrotnie celnie. I osobiste poprawione. No i zobaczmy teraz. Zostawiam pułapki na całym parkiecie Polkowiczanki. Przy Pawlopulu Gajda. Pawlopulu. Begić na obwodzie. Za dwa. Zatańczyła piłka na wręczy, ale nie ma punktów dla ekipy z Trójmiasta i WC Polkowice przed szansą na powiększenie prowadzenia. Gajda do spanu. A jednak podnosiła piłkę z parkietu. Spanu pod kosz. I Artemis spanu trafia za dwa punkty. I wymusza jeszcze przewinienie Anny Maryi Begic. Zobaczmy raz jeszcze na powtórce. Jakby czekała, jaka zmiana tempa w ogóle. Piękna akcja Greczynki. Z drugi faul Begic w tym spotkaniu. Mamy podwójną zmianę w zespole Arki Gdynia na parkiecie. Po raz pierwszy dziś Morgan Berycz, numer 22, a także kapitan zespołu z numerem 23, Marisa Kastanek. Artemis z panu na linii rzutów wolnych. Zwróćmy uwagę, że Gdynianki mają już 4 faule na swoim koncie. A Polkowiczanki 0. Dokładnie tak. Artemis z panu, akcja 2 plus 1. A i szybciutko na 7 punktów odskoczyła ekipa z Polkowic, aktualnie mistrzynią Polski. Pawlopulu. Gastanek urywa się po zasłonach. Teraz Gustafsson, twarda zasłona dla Pawlopulu. Szymkiewicz od razu akcja, ładne catch and shoot. No, ale nie trafia Magdalena Szymkiewicz. Kontra. Od razu Gajda, pierwsze podanie, szybki pas. Grabska z narożnika za 3 niecelnie. I już rekontra Gdynianek, no zobaczmy jakie tempo. Teraz wczoraj gry. Wydawało nam się, że było szybko, dzisiaj to jest super, super szybko. Naszym Bercz z Artemis z panu. O, Arte jak zwykle zaskoczona tym, że jak to ja faulowałam, przecież to niemożliwe, ale myślę, że jak obejrzy, no się myślę, że jak obejrzy na powtórce, to doskonale zobaczy, że tutaj nie do końca była legalna. No tak. Widać, że wypychała tak, Amerykankę. Tak, tak. I Morgan Bercz w nagrodę wygrywać będzie 2 rzuty wolne. 5 minut, 10 sekund do zakończenia tej pierwszej kwarty. Póki co dopiero trzeci punkt. Mała zdobycz punktowa, prawda? Gdynianek, tak, na razie skromnie. Ale Morgan Bercz dwukrotnie trafia z linii. I piłka w rękach Heriki Wheeler. Weronika Gajda. Bardzo akcja ładne podanie. Z Artemis Pono. No i Weronika dzisiaj prowadzi wyśmienicie, naprawdę. Rozgrywa, napędza, podaje, wchodzi. No, trzeba przyznać, że również w tym meczu w ramach rozgrywek Energa Basket Ligi Kobiet, wówczas Gajda miał 4 celne trójki w samej tylko pierwszej kwarcie, które pozwoliły jakby napędzić grę Polkowiczanek. No i dzisiaj widać, że również ma ogromny wpływ na to, jak gra ekipa z Polkowic. A teraz dobra akcja dwójkowa, obsłużona podaniem Megan Gustafsson. Przewiniła grająca z numerem 23 Stefania Mawunga. Widzimy raz jeszcze, jak szybko obróciła się na lewą rękę Gustafsson. No jedna z gwiazd Ligi WNBA, która błyszczy również na polskich parkietach. Teraz pierwszy rzut wolny, niecelny. Poprawka już skuteczna i na tablicy wyników 11 do 5 na prowadzeniu zespół trenera Karola Kowalewskiego. Gajda na skrzydle. Ponownie zcięcie z panu, ale tym razem piłka na obwodzie. Rika Wheeler za 3 punkty. Widzieliśmy tutaj Dziękuję. Z naszej perspektywy, jak piękną parabolę lotu miała ta piłka. Tak, tak. No i wyglądało pierwsza, takie easy. Pierwsza celna trójka Rika Wheeler. Proszę, Weronika znowu. Teraz jeszcze przechwyt Weroniki Gajdy i wymuszone przewinienie Penelopi Pawlopulu. Trener Kowalewski tam dyskutuje z sędziami, domaga się od wydania przewinienia niesportowego. Ostatecznie
sędziowie odwiedzają faul osobisty. No, ale myślę, że tutaj nie było jakiegoś umyślnego faulu nawet. Będziemy mieli przerwę na żądanie, którą poprosiła trener VB Warki Gdynia, Jelena Skierowicz. Do 14:5, no trzeba przyznać się, mocne otwarcie zespołu z Polkowic. Mam troszkę wrażenie, że takie, które wygląda tak jak wczorajszy mecz półfinałowy, kiedy to Polkowiczanki miały problemy w ataku, dziś dotyka to zespołu z Gdyni. Posłuchajmy trener Jeleny Skierowicz. She stays here. Set the screen here. Set the player. Change your angle. Okay? Because now they know to set. You just change angle on the screen. Yeah. That's the one thing. In defense, this, when they play this single pick here, like what it was now. You are here, go back. Mieliśmy okazję posłuchać, co do powiedzenia ma trener Jelena Skierowicz. No, jeśli chodzi o grę w ataku, to padło takie bardzo ciekawe zdanie, no, że Polkowiczanki znają sety zespołu z Gdyni, także trzeba tutaj troszkę zmienić kąt grania i troszkę złamać ewentualnie zagrywkę. Natomiast to słowo, które padło trzykrotnie, to agresyw, tak? Tutaj Polkowiczanki agresywne w grze i takiej samej agresji oczekuje od swojego zespołu trener Skierowicz. Tak, tak samo uważam jeszcze, że Polkowiczanki wypychają zawodniczki z Gdyni w ataku i też myślę, że tutaj też Jelena chciała zaznaczyć, że jest inny kąt zasłon, żeby nie dać się zepchnąć, żeby utrzymywać te kąty zasłon, pod którymi ma być zrobiony pik. Weronika Gajda na linii rzutów wolnych, kapitan zespołu z Polkowic, pierwszy rzut wolny niecelny. Już poprawka skuteczna. A i zobaczymy teraz, jak będzie wyglądała gra w ataku Arki Gdynia. Widzimy Polkowiczanki znów próbują zaskoczyć na całym parkiecie. Kastanek jest na pozycji za 3 punkty. Tak jest. Akcja catch and shoot, asysta Pablo Polo, a Kastanek trafia po raz pierwszy dziś. Tak. Zapewne nie ostatni. Oby nie ostatni, tak. Za 3 punkty. Erika Wheeler. Dobra zasłona od panu Wheeler na lewą rękę, ale dobrze Kastanek reaguje w obronie. W narożniku boiska jest Weronika Gajda. Za 3 niecelnie zbiera Pablo Polo. I Gdynianki. Zobaczmy, znów Gajda tam poluje na piłkę, ależ agresywnie w obronie. Znów Kastanek. Poszła teraz dołem tak. Erika Wheeler i od razu ukarała Marysa Kastanek. Drugi pod rząd. No, jeśli... Widać taką determinację w oczach teraz Marysy. Dokładnie. Jeśli, widać. Jeśli Pablo Polo nie grozi, że tam jest dystansu, to zupełnie odwrotnie jest przy Marysie Kastanek. Tak. Dwie celne trójki. Już od razu inaczej wygląda ten wynik dla kibiców zespołu z Trójmiasta. Erika Wheeler w odpowiedzi. Aj. Ponownie z jaką lekkością tak. Trafia Amerykanka. Niesamowita. O, zerknęła jeszcze teraz Wheeler kontrolnie na tablicę, że na zasadzie wszystko mam pod kontrolą. I gra zespół Arki. Pablo Polo urywa się znów Marysa Kastanek. I tym razem już górą próbowała przejść na zasłonie Wheeler. Gustafsson przeciwko Mafundze. Oj, potknęła się, tak mi się wydaje. Potknęła się Megan tak. Gustafsson. Traci piłkę zespół Arki Gdynia. Zobaczmy. Pięknie, Weronika. No i teraz oddany przewinienie Morgan Verge. Ale całkowicie inaczej dzisiejsza ta gra wygląda, naprawdę. Tak biegają fajnie dziewczyny z Polkowic, super grają. Bardzo mi się to podoba. Zdaje się, że czysto piłkę trafiła Morgan Bercz, ale wpadła przy okazji na Stefanie Mawungę, stąd ten gwizdek na faul. Mamy podwójną zmianę, nowa energia z ławki w zespole Arki Gdynia na parkiecie. Kamila Podgórna i szykuje Kamila się już Telęga Weronika na zmianę. Czyli stawiasz, że będą zbiórki w ataku. Oczywiście. Czasem Stefanie Mawunga, pierwszy rzut wolny, niecelny. Najpewniej właśnie za Mawungę, za chwilę Weronika Telęga, ale na parkiecie jest już z numerem 32 Serbka, Sasza Kadżo. Mawunga wykorzystuje. Odpowiedź na trójki Marysy. Tak jest, tak jak wspomnieliśmy, Weronika Telęga numer 33 na parkiecie. 2 minuty, 42 sekundy do zakończenia pierwszej kwarty. I znów Polkowiczanki na całym boisku. Teraz Telęga. Upycha się pod koszem z Borkowską, przy Morgan Birch, dużo niższe Alicja Grabska, no, ale zobaczmy. Taka przewaga wzrostu. Niedokładne podanie i piłka w rękach Eryki Wheeler. Wheeler pod kosz,
Ale zmiana kierunku, zmiana tempa, no i z łatwością uniknęła bloku Kamili Borkowskiej. No niesamowicie dynamiczna jest Erika, Erika Wheeler. Niesamowicie, super. Naprawdę, jaką lekkość widać dzisiaj. W odpowiedzi zawodniczki Arki, Pawlopoulou. Jest w narożniku Bercz. Pawlopoulou. Zatrzymany kozioł, 6 sekund do końca tej akcji. Ścięła Morgan Bercz, ale tam za ciasno w polu 3 sekund. I Polkowiczanki. Zobaczmy, jak szybko krąży piłka. Telenga pod koszem. Zablokowana przez dwie rywalki, była tam wysoka. Morgan Bercz i Kamila Borkowska. No, zawahała się w pierwszym tempo Weronika. Tak. Być może gdyby wyszło od razu w górę, to. Ale i tak fenomenalnie, jak ta piłka szybko teraz chodzi, tak? Że cały czas do przodu jest pchana. Mamy zmianę jeszcze jedną w zespole Arki Gdynia. Na parkiet powraca Agata Dobrowolska. Tak, wbrew pozorom to zawodniczki z Polkowic powinny być bardziej zmęczone, a wyglądają na bardziej właśnie wypoczęte. No i zobaczmy Telenga. Do Wheeler. Chodzi Sasza Kadżo, ale pilnuje jej jak oka w głowie Kastanek. No to Wheeler bierze to na siebie. Czwarta? Trzecia zdaje się celna trójka Eryki Wheeler. Mówimy zdaje się, ponieważ niestety dzisiaj jakaś awaria serwera po stronie dostawcy statystyk ze strony FIBY, także niestety nie mamy podglądu na żywo do statystyk, ale jeśli nas pamięć nie mieli, to już trzecia celna trójka Eryki Wheeler w dniu dzisiejszym. A teraz zobaczmy, dobra akcja w obronie Polkowiczanek i ostatnie piłki dotykała Kamila Borkowska. Jest zmiana na pozycji rozgrywającej, powraca Weronika Gajda, a Erika Wheeler idzie troszkę odpocząć na ławkę. Można powiedzieć, że z całą pewnością swoje zrobiła w tej pierwszej kwarcie. Tak, myślę, że tak. Weronika Gajda, przy niej Kamila Podgórna, też znana ze świetnej defensywy. Gajda do Saszy Kadżo, tam widzieliśmy, uciekła. Świetnie serbka po zasłonach, ale tym razem niedokładnie Gajda i będziemy mieli posiadanie dla ekipy z Trójmiasta. Kamila Podgórna. Wychodzi do niej Grabska. Pod koszem Dobrowolska opycha się z Gajdą. No, ma przewagę wzrostu zawodniczka Arki. Bercz pod kosz przeciwko Spanu. Ale Greczynka czysto w obronie. Zobaczmy ponownie Gajda od razu. Szybki pas do przodu. Piłka wróciła jeszcze na obwód, a blisko straty Polkowiczanki. A tam Gajda chciała takim no-look pasem obsłużyć Artemis Spanu, ale niedokładnie. 10 sekund do końca akcji. Brawo. Piłka trafia do Telengi. Weronika Telenga, no, wystraszyła się chyba nieco wyższej Kamili Borkowskiej. Taki rzut wejścia nieskuteczny. Ale Kamila bardzo się zachowała przytomnie. Dwie ręce do góry, tak? Wie, że ma przewagę wzrostu. Nie próbowała gdzieś tam faulować. Podgórna. Do Agaty Dobrowolskiej, ta z duszy niekońcowej, ale tam dwie rywalki. No jest na pozycji wygranie. Kamila Podgórna, też świetny strzelec, ale Podgórna nie trafia za trzy. Ale jest zbiórka w ataku zespołu z Trójmiasta. No, wściekły trener Kowalewski na swoje zawodniczki. Zwracają. Zbiórki w ataku rywalek, to jest coś, na co z całą pewnością nie będzie chciał pozwolić. Jeszcze zmiana na te ostatnie sekundy. Aleksandra Ziemborska z numerem 0 na parkiecie w miejscu Alicji Grabskiej. O, Ziemborska wczoraj 3 celne trójki, bardzo dobry mecz, występ. Tak. Grają Gdynianki, 14 sekund na zegarze czasu akcji. Podgórna. Piłka do Kastanek, ta ogrywa Saszy Kadżo. Marisa Kastanek w tym tłumie się przepchnęła i 2 punkty. Ostatnia akcja pierwszej kwarty. Czy Polkowiczanki powiększą przewagę? Czy Gdynianki jeszcze coś odrobią? Gajda do Ziemborskiej, ta za trzy. A już chciałem powiedzieć, że może wprowadzili się celną trójką, ale nie, proszę Państwa, po pierwszej kwarcie wielkiego finału Suzuki Pucharu Polski Kobiet zespół BC Polkowice prowadzi z VBW Arką Gdynia 23 do 13. No, Agnieszko, trzeba przyznać, że to, co robi na nas największe wrażenie, chyba to ta energia w zespole z Polkowic. Zgadza się. I Weronika, która dzisiaj wyśmienicie prowadzi akcję i przyspiesza, podaje, kiedy trzeba, zwalnia. Widać, że stara się dwoi, troi praktycznie na boisku, bo i broni. Musi się tutaj upychać z Agatą Dobrowolską pod koszem. Widać, że to wcale takie nie jest łatwe dla Agaty post-up z nią, więc tu też się traci bardzo dużo siły i energii pod koszem na tą walkę, a mimo tego, że gdzieś tam jest przechwyt, zbiórka i leci, gra i jeszcze napędza. I jeszcze gra jeden na jeden i jeszcze rzuca, obsługuje, asystuje. Naprawdę, bardzo mi się dzisiaj ona podoba. No to prawda, grę Gdynianek odmieniło wejście na parkiet Marisy Kastanek. Marisa dzisiaj 8 punktów i 100% skuteczność z gry. Także trzeba przyznać, że 8 na 13 tutaj zdecydowanie wzięła ciężar gry na siebie. Natomiast jeśli chodzi o ekipę z Polkowic, to już 10 punktów Eryki Wheeler.
A widzimy w statystykach 2 na 3. Mam wrażenie, że co najmniej trzykrotnie trafiła Amerykanka. Być może ciut nadepnęła na linię, co mogło nam umknąć z naszego stanowiska. Ale też co widać, jak na razie Topolkowiczanki wygrywają zbiórkę 10 do 8. Jeśli jeszcze spojrzymy na straty za to, to dużo więcej straconych piłek po stronie Arki. 8 na 13 tutaj zdecydowanie wzięła ciężar gry na siebie. Natomiast jeśli chodzi o ekipę z Polkowic, to już 10 punktów Ricky Wheeler. A widzimy w statystykach 2 na 3. Mam wrażenie, że co najmniej trzykrotnie trafiła Amerykanka. Być może ciut nadepnęła na linię, co mogło nam umknąć z naszego stanowiska. Ale też co widać, jak na razie Topolkowiczanki wygrywają zbiórkę 10 do 8. Jeśli jeszcze spojrzymy na straty za to, to dużo więcej straconych piłek po stronie Arki Gdynia, aż 7 strat. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało w drugiej połowie gry. Na pewno gdynianki potrzebują tego, żeby włączyły się jeszcze do zdobywania punktów inne zawodniczki, chociażby Anna Maria Begić, która jak na razie 0 na 4, a przecież to zawodniczka, która jest bardzo utalentowana rzutowo. Oczywiście. Zniknęła nam też troszkę z pola widzenia Megan Gustafson. Co prawda spędziła na parkiecie ponad 7 minut, ale jak na razie tylko jeden punkt z linii rzutów wolnych na jej koncie, więc jak na razie... Przepraszam, trzy punkty Megan, jeden z gry i jeden z linii rzutów wolnych. O, tym niemniej... No właśnie, tak się dziwiłam, pamiętam, że jeszcze mówiliśmy, ta lewa rączka tak, to się opuściła i trafiła. Tak, to przepraszam, moja omyłka, ale tym niemniej zdecydowanie więcej... Myślałam, że to wina statystyk. Nie, zdecydowanie więcej oczekujemy od serwera. Megan. Dobrze, proszę Państwa, powracamy do gry. Przed nami druga kwarta spotkania. Pierwsza piłka w rękach zawodniczek VBW Arki. Podgórna do Dobrowolskiej. Kasztanek już ucieka po zasłonach. O, jest akcja dla Marisy Kasztanek. Tak, proszę bardzo. Marisa Kasztanek po raz trzeci dziś za trzy punkty już. 11 punktów Amerykanki z polskim paszportem. Pod koszem teraz upycha się Kasztanek z Saszą Kadżo. Piłka wraca na obwód. Weronika Gajda. Cały czas Gajda na koźle. No tam ryzykowna ta próba podania do Spano. Tak. Myślę, że nikłe były szanse powodzenia na takie zagranie. No teraz widzimy, przewiniła Sasza Kadżo, która no nie pozostawiła wątpliwości, że tą akcję będziemy przerywać. Faul od razu na Morgan Verge. No nie wiem, czy to było takie potrzebne, szczególnie, że wróciły się zawodniczki z Polkowic, prawda? Dobro. Gdynianki z linii bocznej, 19 sekund na rozegranie akcji dla nich. Podgórna. Doberć. Znów Kasztanek, tym razem blisko po Aspanu, więc nie było miejsca, żeby się złożyć do rzutu. No ale Barcz gra teraz tyłem do kosza z niższą zawodniczką. Dobrowolska na pozycji, za trzy. Niecelnie z panu zbiera. Grają Polkowiczanki, Gajda do Spanu. A piłka wróci na obwód, jednak nie. Spanu będzie grała indywidualnie przeciwko Bercz. Artewis Spanu dobrze zarogowały gdynianki w obronie i zatrzymały Greczynkę. Sytuacja rzutu sędziowskiego. Piłka przytrzymana i dalej przy piłce. Zespół z Polkowic, ale już tylko 4 sekundy. Mamy zmianę w polkowickiej ekipie. Po raz pierwszy dziś na boisku z numerem 15 Klaudia Gerthen, która zmieni Artewis Spanu. 4,4 sekundy na zegarze dla Polkowiczanek. Sasza Kadżo do Gerthen właśnie. Gajda od razu z narożnika boiska za 3. Zbiera Telęgę, ale piłka nie dotknęła obręczy. I Polkowiczanki z błędem 24 sekund. Ona jeszcze dyskutuje Telęga, pokazując sędziom, że była tam faulowana. No ale gramy dalej, Podgórna na koźle. Przy niej Sasza Kadżo. Dobrowolska. Przy Dobrowolskiej Ziemborska. No i teraz gwizdek sędziego. Punkty niezaliczone. Klaudia Gerthen przewiniła tam poza piłką, faulując Marisę Kasztanek, która już urywała się. Postawiła tak na pozycję. Bardzo dobrą zasłonę. Dokładnie. I została staranowana przez Klaudię Gerthen. Powracają na Amerykanki w ekipie z Polkowic Erika Wheeler i Stefanie Mavunga. Mavunga jak na razie 5 punktów. Wheeler, przypomnijmy, 10 oczek. Dogranie pod kosz do Morgan Verge. I tam wypychana Amerykanka
przez grę z numerem 15, Klaudia Gerthel. No, Klaudia po wejściu na parkiet, szybkie dwa faule. I dalej w ataku zespół z Trójmiasta. Piłka do Agaty Dobrowolskiej. Jest pod koszem Bercz z Gerthen. Ale piłka wraca na obwód. Dobrowolska do Kastanek. Ta od razu za trzy. O, pewnie czuje się Marisa dzisiaj. Ten rzut niecelny, ale Dobrowolska zbiera w ataku jednak. Rzut z dobrej pozycji. Oczywiście, bardzo dobra decyzja. Ale piłka nie wpada do kosza. Gajda do Gerthen. Ziemborska. Znowu Weronika Gajda. Ziemborska z narożnika za trzy niecelnie. Poślizgnęła się Borkowska i dzięki temu Mavunga zbiera piłkę w ataku. Jest Gerthen w narożniku. Za trzy punkty trafia. To jest to, co Klaudia robi najlepiej. Klaudia Gerthen. Kornera, a i zrobiło się z powrotem 10 punktów przewagi zespołu z Polkowic. Dobrowolska. Zobaczmy blisko niej, tam przeszkadza Ziemborska. Jest Kamila Borkowska. Ale widać, że się boi grać. Z Mavungą. Tak, tak. Teraz Mavunga blokuje Kamilę Podgórną. I od razu Podgórna wiedziała, że jak tylko pozwoli się rozpędzić Arice Wheeler, no to może się to źle skończyć. Widzimy piątka przybita przez dwie zawodniczki. No offense. Mamy zmianę podwójną w zespole Arki. Wraca Megan Gustafsson i Magdalena Szymkiewicz. A musi odpocząć troszkę Marisa Kastanek. Ona napracowała się tutaj za trzech. Pociągnęła wynik troszeczkę, tak. I Polkowiczanki grają w ataku. Mavunga. Błąd kroków środkowej z Polkowic. Ale gdyby nie to, to by była całkiem fajna akcja. Oj, byłaby Mavunga w korzystnej sytuacji. Tak, tak. Tym razem jednak błąd kroków i piłka dla zespołu aktualnych mistrzyń Polski. Widzimy, że Gajda będzie odcinać od razu pierwsze podanie do Podgórnej. I grają Dynianki. Morgan Bercz. Do Podgórnej. Dwójkowa akcja. Dobrze zagrana. Morgan Bercz. Ale zobaczmy, pod presją Eriki Wheeler. Ostatecznie Bercz. Ale ryzykowne, pozostawiła otwarty korner. Dokładnie tak. No zaryzykowała Erika w tej sytuacji. Opłaciło się. Zobaczmy raz jeszcze. Zbiła piłkę. Morgan Bercz to jeszcze ratując to posiadanie. Wybija piłkę za linię końcową. I znów zespół z Polkowic w ataku, a teraz faul w ataku. Rukoma myślę, zasłona. Że to wyszło chyba całkowicie przypadkowo, że na siebie po prostu wpadły. O, przemieniła Stefania Mavunga, numer 23. I piłka znów wraca w ręce zespołu z Gdyni, ale zobaczmy, mamy odwrotną sytuację niż to miało miejsce w pierwszej kwarcie. Tym razem bardzo szybko cztery faule łapią Polkowiczanki. A zespół z Gdyni tylko z jednym przewinieniem. Tak, zgadza się. Przy Podgórnej Gajda. Megan Gustafsson tam stawiała zasłonę dla Szymkiewicz. Ale inaczej grają tą zagrywkę Gdynianki. Gustafsson. Jest pod koszem Morgan Bersz z Klaudią Gerthen. Ma przewagę wzrostu. Ale doszła Ziemborska z pomocy. Tak. Już nie było miejsca na więcej manewrów. Tak. Erika Wheeler. Wheeler do Mavungi. Mavunga, kółeczko w jedną stronę, w drugą stronę, ale tym razem czujnie w obronie Gustafsson. I szybki atak Harki, jest Morgan Bercz, nie trafia jednak. Pięknie. Szybkim ataku, a tu zobaczmy, Gajda do Eryki Wheeler, no tutaj przewinienie niesportowe, no nie mogło być inaczej. Powiesiła w powietrzu Erika Wheeler Magdalenę Szymkiewicz, ale wstaje uśmiechnięta Amerykanka, na szczęście tam myślę, nic złego się nie stało. Myślę, że chyba nie spodziewała Magdalena, że o, zobaczmy. Się rzuci, tak, o, tutaj. Powaliła Erikę Wheeler Magdalena Szymkiewicz, no chociażby patrząc na kryterium nadmiernego kontaktu tutaj nie mogło być inaczej. To nie było ataku na piłkę. Faul niesportowy. Tak. I mamy zmianę w zespole z Gdyni na ale parkiet. Znowu jak poszła szybko ta piłka, prawda? Jak się dzielą do przodu, jak napędzają tą kontrę. Dokładnie tak, na parkiecie ponownie Pawlopulu. A Erika ze spokojem, o. Chciałam powiedzieć, że ze spokojem biegniesz, w ogóle nie wygląda, jakby się męczyła dzisiaj, naprawdę. No Erika. Z takim luzem. Jak na razie pierwszy rzut wolny, niecelny. A wczoraj miała 100%, prawda, z osobistych. No tak, i to był jeden z kluczów do zwycięstwa, tak. Prawda, w meczu z Lublinem. I zaraz z tego, że po przebiegu niesportowym mamy jeszcze posiadanie dla Polkowiczanek, to mamy wznowienie gry za linii bocznej boiska i 14 sekund
do rozegrania. Weronika Gajda. Piłka do Eryki Wheeler. Ziemborska, ale naciskana przez Szymkiewicz, nie opanowała piłki. Ale no zdarza się. Nawet najlepszym. I odzyskuje piłkę ekipa, trener Jeleny Skerowicz. 6 minut do zakończenia pierwszej połowy spotkania. Widzimy pod koszem Dobrowolska, wypychana przez Ziemborską. Tu Klaudia. Cały czas Gertchen naciska Morgan. Na Morgan Berch. Trzeci faul Klaudii. A to będzie trzeci faul Klaudii Gertchen, dokładnie tak jak mówisz. Ale myślę, że obydwie zawodniczki grają bardzo agresywnie, więc ciężko tutaj. No właśnie, dobrze pokazuje Klaudia, bo to jest tak, że w dwie strony, tak? Trzeba patrzeć, bo ona gdzieś tam musi jakoś się wybronić, a z drugiej strony Morgan też wykorzystuje tą przewagę fizyczną i się upycha pod koszem, tak? No Klaudia Gertchen pokazywała wyraźnie sędziom, że okej, no być może przewiniłam, ale wcześniej Berch trzymała mnie za spodenki, także no patrzmy na akcję od początku do końca. Ale powiem szczerze, że nie jest łatwe życie sędziów, bo czasami nieraz na treningach jak sędziuję, tak samo widzę, że nie zauważam niektórych sytuacji, później zawsze zawodnicy mają pretensje, więc zwracam honor sędziom, bo to jest naprawdę ciężka praca. No potwierdzam to, nie jest łatwy kawałek chleba, tak. Ale tam cały czas dyskutował trener Kowalewski z trenerem Lejaszem Radzikowskim i ostatecznie oficjalne ostrzeżenie dla ławki z Polkowic. Morgan Berch na linii rzutów wolnych. No i pierwszy rzut wolny celny. No cały czas oscyluje nam ten wynik wokół takiej różnicy 10 punktów. Ta przewaga zbudowana z początku, tak z pierwszych jest. Minut, prawda? Dokładnie. Przypomnijmy, pierwszą kwartę zakończyliśmy wynikiem 23-13. No i tak nam ta różnica nam się utrzymuje. Berch w tej chwili trafia dwukrotnie. 27-18 przy piłce BC Polkowice. No i teraz przewidziała Morgan Berch, która fauluje Artemis Spanu. Ale jeszcze nie ma rzutów, więc no, dobry faul. Trzeci faul Gdynianek, ale też drugi faul osobisty Morgan w dzisiejszym spotkaniu. Erika Wheeler. Czaruje tam na koźle Marisa Kastanek. Dobra zasłona od Telengi. Erika Wheeler z pół dystansu. No i zobaczmy, zatańczyła piłkę easy na obręczy, ale easy bucket. Jak to się mawia dla Eryki Wheeler. Dokładnie. No dzisiaj Amerykanka już od początku tego spotkania bardzo widoczna. Tak, bardzo. Zaznaczyła swoją obecność, tak jest. Teraz zobaczmy, Ziemborska dobrze w obronie. Przechwytuje to podanie. Gajda. Weronika Gajda do linii końcowej. Chciała grać taką lotkę do Telegi. Ale brakowało tutaj zbiegnięcia z panu teraz. Szymkiewicz w szybkim ataku niecelnie. Jest jednak Morgan Berch, która zbiera w ataku i dobija. 9 punktów. Polkowiczanki. Erika Wheeler. Zasłony od Telengi. Erika Wheeler przeciwko Marysie Kastanek. Wheeler trafia z pół dystansu. No, czaruje. Nie może iść tutaj w obronie dołem Kastanek, no bo to będzie otwierało czyste pozycje dla Wheeler. Ale jak pójdzie górą, to jest spóźniona, tak? Zawsze. Oj, chyba przewinienie techniczne. No i teraz zobaczymy, co się wydarzyło. To akurat po przekątem naszego stanowiska komentatorskiego. Piłka dla... Nie ma przewinienia, ale dobrze się ustawiła Weronika Gajda. Zobaczymy jeszcze raz, proszę Państwa, na powtórce. Tutaj Weronika Gajda. Okay. Po nogach. Tak jest, piłka po nodze zawodniczki VB Warki Gdynia. Tam ogromne pretensje trenerów z Polkowic. Panowie przysiedli nie, teraz troszkę na ławce. Nie, to nie były pretensje. To było właśnie taki okrzyk radości, że dobra obrona. Nakręcali zawodniczki. Chyba, że w ten sposób. Grają Polkowiczanki. 6 sekund. Ziemborska. Mija Szymkiewicz. Ziemborska z wyskoku. Brawo. Za dwa. No dzisiaj wszystko i nie wiem, szkoda, że nie mamy statystyk, bo myślę, że gdzieś koło ilu procent. No, jeśli 70, po pierwszej kwarcie było to 45%, także być może faktycznie jest to już grubo powyżej 50%. Tak, tak. Dobrze grają Polkowiczanki. No i teraz przewinienie poza piłką. Ale Fandro faulowa Aleksandra Ziemborska. O, sporo się tutaj dzieje. Dużo walki pod koszem. Tak jest, także Polkowiczanki powyżej limitu fauli od dłuższego już czasu, to będzie mieli dwa rzuty wolne, które wykonywać będzie Megan Gustafson. No teraz uśmiechamy się tu, Erika Wheeler tam głośno komentuje to co się dzieje na boisku, ale tam
poklepała z uśmiechem sędziego Kucharskiego. Tak, on także, też się uśmiechnął. On też się uśmiechnął, także sympatyczna wymiana tutaj dokładnie gestów. A Megan Gustafsson trafia dwukrotnie z linii. 33-22 na tablicy wyników. 4 minuty do końca pierwszej połowy z panu z Eriką Wheeler. Sasha Kadrze jest na pozycji, nie zdecydowała się na rzut. Za to Spanu rzuca za 3. Niecelnie Telenga zbiera w ataku. Jest faulowana przez Megan Gustafsson. Ale jeszcze rzutów nie ma. To pierwszy faul Megan w dzisiejszym spotkaniu i czwarty faul zespołu z Gdynia. Ostatni, nazwijmy to, bezpieczny faul gdynianek. Tak, tak. I grają pulkowiczanki. Wheeler z Telengą. Pod koszem była Zielborska. Zasłona od Telengi. Erika Wheeler za 3. Niecelnie. Kto zbierze? Ależ tam walka pod koszem o tą piłkę. Telenga. Trzyma Weronika, Weronika Telenga. I Marisa Kastanek. Strzałka pokazuje. Piłka dla Arki. Ale tak jak wspomniałaś, jest ten timing Weroniki Telengi, jak chodzi o zbiórki w ataku. Ten czuj, prawda? Ten talent do zbiórki w ataku. To jest niesamowite. Naprawdę. Ta piłka sama jej wpada do rąk. I Gdynianki. Pawlopoulou. Do Morgan Bercz. Naciska Spanu. Teraz zasłona od Kastanek dla Gustafsson. Tam Erika Wheeler bardzo dobrze na zasłonie, na topie. Tak, a zdaje się, że przytrzymywała Telenga środkową Arki. Tak jest, odwiedzane przewinienie Weroniki Telengi. Dwa rzuty. Zobaczymy, czy na powtórce będzie to widać. Myślę, że nie, bo to faul poza grą. Tak jak wspomniałem, niestety nie widzieliśmy tego wokół naszej kamery, ale proszę nam zaufać. Weronika Telenga tam przytrzymywała Megan Gustafsson. A na linii do wolnych Penelope Pawlopoulou. A grecka rozgrywająca, tak jak wspomnieliśmy wczoraj, debiutuje na polskich parkietach. Ale pozytywnie, pozytywnie. A wczoraj rozdała bodajże 7 lub 8 asyst, tak, także tak zrobiła to, co do niej należało. A teraz trafia dwukrotnie z linii. Bardzo ważne punkty. Erika Wheeler na rozegraniu. Sasha Kadjo. Telenga już poszła z zasłoną. Jest Spano i ponownie ze skrzydła za 3. Tym razem biziutko była Berci i Spano nie trafia. Szymkiewicz zbiera i napędza szybki atak. Megan Gustafsson za 3, ależ piękny potrafi, rzut. Potrafi, Megan potrafi. Megan Gustafsson, piękne trafienie z 7 metrów za 3 punkty ponad Weroniką Telengą. No i będziemy mieli przerwę na żądanie, o którą poprosił trener Karol Kowalewski. Zobacz, Megan Gustafsson za 3. Oj, do 6 punktów zmalało prowadzenie zespołu z Polkowic. No, trzeba przyznać, że tutaj nawet jeśli prowadzisz 6, 8, 9 punktami, to wystarczy, że rywal trafi raz, dwa razy z dystansu. To jest to, co mówi trener Karol, prawda? Że dwie trójki mogą naprawdę bardzo dużo zmienić. Posłuchajmy trenera Kowalewskiego. Hey, listen right now. In open, let's play duck, okay? After has to be front of the pick and roll, okay? And Sasha, you are behind the pick, okay? And in this case, Telly, go to the middle, okay? And set the screen like this, because they want to go with E under, okay? So better angle of the screen, pop, okay? And right away we got a space. After, if you are open, take the shot, okay? But probably you will go, okay, inside pocket. Here we go, here we go. Telly! No i słyszeliśmy bardzo konkretne wskazówki. Również trener Kowalewski zauważył to, że jak to nazwał, chodzą z I, czyli z Erika Wheeler pod zasłoną, co stworzy jej pozycję do rzutu. Natomiast to, co też często mówi swoim zawodniczkom trener Kowalewski, I don't care, tak? Trener chce, tak, żeby grały agresywnie, nawet kosztem mają kolejnych przewinień. Tak, dokładnie mają wykonać rzut. Dokładnie. To samo dotyczy gry w ataku. Jeśli jest pozycja, jest rzut, a w obronie agresywnie, nawet kosztem przewinienia. Dokładnie. Zięborska. Do Telengi. Erika Wheeler pod kosz. Akcja na zewnątrz, do środka, znów na zewnątrz. Ładnie. Spanu. Dwa rzuty. O, minęła spóźnioną na nogach Magdalenę Szymkiewicz. Ale myślę, że mogła jej nie faulować. Mogła zostawić i tylko zrotować na dół, prawda? Mega. Już dochodziła Gustafsson do pomocy, także. Nie było to jakieś konieczne, szczególnie, że teraz są dwa rzuty. Artemis Spano na linii rzutów wolnych. Przypomnijmy, Greczynka MVP ubiegłorocznego finału Suzuki Pucharu Polskich Kobiet.
wówczas trafiła kluczową trójkę na zwycięstwo zespołu wówczas ówczesnego VfB Warki Gdynia, w którym tak występowała. A dziś jedna z czołowych zawodniczek PC Polkowice. No i spadł dwa razy celnie. I Gdynianki w odpowiedzi. Morgan Bercz. Pawlo Polu, przy niej Sasza Kadżo. Z panu pilnuje Bercz, która chciała teraz pod kosz. Seria dobrych zasłon dla niej. Bercz przeciwko Ziemborskiej, no i tym razem miała przewagę i pięknie ją wykorzystała. I poczekała na spokojnie, bez nerwów, zrobiła manewr, zagrała dwa punkty. Z panu do Eryki Wheeler. O, Wheeler pod kosz, znów piłka na zewnątrz. Ziemborska trafia po raz pierwszy dziś za trzy punkty. Aleksandra Ziemborska, przypomnijmy. To już nie jest przypadek. To już nie jest przypadek. Wczoraj trzy trójki. Dokładnie. Szymkiewicz. Bardzo dobrze zostawiona. Aj, Morgan. Morgan Bercz nie trafia w prosty, zdawałoby się, sytuacji. Bardzo dobrze zostawiła się do tej zbiórki. Erika Wheeler. Ale podanie. Piękne podanie do Artemisko. No, można powiedzieć arcydzieło, jeśli chodzi o grę rozgrywających. Erika Wheeler teraz pokazała, jak dostarcza się takie, nazwijmy to, ciasteczka. Zobacz wyraz jeszcze. No look pass do Artemis Sponu w wykonaniu Eryki Wheeler i przerwa na żądanie trener Jeleny Skierowicz. Mieliśmy 6 punktów różnicy. Znów tych punktów 11. Minuta 37 sekund do zakończenia tej pierwszej połowy spotkania. A ja tylko zaproszę Państwa, żebyście pozostali Państwo z nami w przerwie tego meczu, ponieważ będziemy gościć na krótką chwilę zawodniczkę obydwu zespołów. Nie zdradzę jeszcze nazwisk, zobaczymy, kto tam do nas przyjdzie na krótką rozmowę, ale zaraz po tych wywiadach również apeluję o pozostanie przy ekranach, ponieważ czeka nas losowanie składów grup turnieju finałowego Mistrzostwa Polski U19 kobiet. Ten turniej już za 2 tygodnie i tutaj wraz z Agnieszką wylosujemy, a to raczej rękoma Agnieszki, wylosujemy jeden z dwóch możliwych wariantów i poznamy składy finałowych grup Mistrzostw Polski do lat 19. To losowanie już w przerwie tego wielkiego finału, zaraz po wywiadach z zawodniczkami obydwu zespołów. Minuta 37 sekund do zakończenia pierwszej połowy spotkania. Można powiedzieć, że status quo zachowany. Po pierwszej kwarcie mieliśmy plus 10, teraz mamy plus 11. Jak na razie ta druga kwarta tak na remisie. Tak, tak, tak. Cały czas utrzymuje się ta przewaga wypracowana w pierwszej części spotkania. I można by stwierdzić, że troszeczkę zawodniczki z Polkowic kontrolują to. No i zobaczmy, przy piłce Gdynianki. Powróciła na boisko Anna Maria Begić i Marisa Kastanek. No i zobaczmy. Teraz Telenga przeciwko Gustafsson. Telenga twardo na nogach. I błąd kroków Megan Gustafsson. Pokazuje teraz sędzia Kucharski, dlaczego taka, nie inna decyzja. Spychała tam Telenga na amerykańską środkową i piłka w rękach BC Polkowice. Erika Wheeler. Przy niej Kastanek. Rescreen. Brawo. Zobaczmy. Telenga. Obsłużona. Ale co Erika dzisiaj gra, naprawdę. O, uśmiecha się. To jest mój faworyt do MVP. Tak mi się wydaje. No jak na razie w meczu pracuje Erika. Tak. Zasłużenie na takie na nasze i ta wyróżnienie. I tak końcówka wczorajsza i dzisiaj cały czas gra. Zobaczmy, na tym samym poziomie. Jest pod koszem Begić. Oj, offense. Odepchnęła tak sobie. Jest. Odepchnęła sobie Erika Wheeler. Ostateczny gwizdek na błąd 3 sekund w wykonaniu Anny Maryi Begić. Choć blisko też było tam przemienia w ataku. Zobaczmy, Begić. Widać, jest ruch ręką. Jest ruch ręką, natomiast gwizdek był na 3 sekundy. Na szczęście. Na szczęście dla niej, ponieważ gdyby tutaj pod gwizdek na fal w ataku, również myślę, Chorwatka nie mogłaby mieć pretensji. Nie, ale szczęście dla niej, że tego falu nie dostała, nie zostało odgwizdane. Ostatnia minuta pierwszej połowy spotkania przed nami. Jak na razie Polkowiczanki, można powiedzieć, kontrolują przebieg tego spotkania. Ale znając charakter zespołu z Gdyni, to z całą pewnością jeszcze nie koniec rywalizacji dzisiaj. Znając w ogóle trenerkę Skierowicz, która była super rozgrywającą i super kapitanem, to myślę, że na pewno znajdzie jakiś dodatkowy bodziec, żeby zmotywować dziewczyny. Erika Wheeler. To z panu 6 sekund do końca akcji. Artemis z panu za 3 niecelnie. Kto zbierze? No tak, zajęły się wzajemnym przytrzymywaniem i zostawieniem Gustafsson z Telengą, że piłka spadła na parkiet i będą grały Polkowiczanki. Na zegarze czasu akcji 14 sekund. Z
Sasha Kadzio z zaliny końcowej. Jest Erika Wheeler. Z panu 10 sekund do końca. Znów Wheeler. Zasłona od Telengi. Problemy z opanowaniem kozła. Wheeler w ostatniej sekundzie akcji za 3 punkty już musiała rzucać. Ale nie trafia. Z panu zbiera. Dokładnie. I niemalże do końca tej pierwszej połowy grać może zespół z Polkowic. Erika Wheeler pod kosz. Nieskutecznie jeszcze jest Pawlopoulou. Szybki atak na Janek. Czy zdąży Szymkiewicz? Tak, za 3 punkty. Brawo! Buzzer beater Magdaleny Szymkiewicz. No spojrzała Szymkiewicz z takim zimnym spojrzeniem na kosz. Oj, celna trójka, która zmniejsza dystans do rywala. Kapitalna końcówka, która zapowiada niesamowite emocje w przerwie. Proszę Państwa, do przerwy wielkiego finału Suzuki Pucharu Polski Kobiet. BC Polkowice prowadzi z Fabu Warką Gdynia 42 do 32. Wiatko, tak jak ty, na Erikę, tak? No też ten pojedynek, tak, Marisa Erika. Dokładnie. Przypomnijmy też, że pierwszą połowę zakończyliśmy buzzer beaterem za 3 punkty Magdaleny Szymkiewicz. I to warto wspomnieć, że to taki zastrzyk tlenu dla zespołu z Gdyni. Dzięki temu jedynie 10 punktów różnicy między dwoma zespołami. Druga kwarta na remisie po 19. Pierwsza piłka w drugiej połowie w rękach zawodniczek z Polkowic. Z panu, a teraz nieporozumienie z... Dobra obrona Marisy, bo wymusiła tą stratę. Tak, nieporozumienie między panu a Riką Wheeler i z panu prosty błąd techniczny, piłka niesiona. I grają Gdynianki. Pawlopoulou na rozegraniu. Piłka do Szymkiewicz. Ścięła teraz Kastanek. Marisa nie trafia w pierwsze tempo, ale już ale z ponowienia. Rzut z wyskoku skuteczny. I pierwsze punkty w drugiej połowie. Erika Wheeler. Teraz cierpliwie grają Polkowiczanki. Jest pod koszem z panu. Po raz kolejny niedokładnie. O, wściekły trener Kowalewski. My słyszymy tutaj wake up, wake up. Także pobudza swoje zawodniczki. Tak. Bo widać, że teraz na razie przynajmniej zawodniczki z Gdyni wyszły bardziej takie pobudzone, zterminowane. Bo tak jak mówiłam, no kobieca, żeńska w ogóle koszykówka jest tak nieobliczalna, że 10 punktów to jest naprawdę nic. I grają Gdynianki. Pawlopoulou, Gustafsson poszła na zasłonę. Piłka do Szymkiewicz, która już raz trafiła za 3. Gustafsson z dystansu niecelnie. Morgan Bercz zbiera w ataku. Otwarta droga do kosza. Poszła tam Gajda w obronie. Spóźniona jednak kapitan. Myślę, że spóźniona jest troszeczkę tam bioderkami, nie? Grubo była. No zobaczmy jeszcze na powtórce. O, proszę bardzo, tak, ewidentnie widzimy, tak, bokiem do rywala ustawiona, brak legalnej pozycji obronnej. Ale Weronika też się uśmiecha, więc myślę, że wie, co zrobiła. Morgan Bercz na linii rzutów wolnych. Myślę, że to wszystko przede wszystkim wynikło z tego ten jej fał, że z braku zastawienia, tak? Bo gdyby dobrze dziewczyny pozostawiały, to nie byłoby zbiórki w ataku i nie byłoby tego faulu i nie byłoby osobistych. Morgan Bercz trafia z linii. Już 9 punktów na jej koncie. I trzeba przyznać, że dzisiaj jest bezbłędna, 6-6 w tej chwili z linii rzutów wolnych. Zgadza się. I Polkowiczanki, Erika Wheeler. Gonią. No jak na razie... 6 punktów. Tak, jak na razie 4-0 w tej kwarcie. Erika Wheeler. O, spojrzała Wheeler tam głęboko w oczy. Kastanek. Wheeler. Zobaczmy, upchnęła się jeszcze pod kosz. Ale ekstra piękne pas. Ścięcie, aj. Ale tam Gajda złapana domagała na bloku się przez Gustafsson. Tak, domagała się faulu. A Bercz ogrywa z panu. I serial punktowy 6-0 dla aktualnych mistrzów Polski. W drugą stronę teraz. Tak jest. I trener Karol Kowalewski prosi o przerwę na żądanie. A i proszę. Zaczęliśmy od plus 10. Już tylko plus 4. A i zespół z Gdyni pokazuje, że wystarczy 1,5 minuty. I za chwilę może już nic nie zostać z tej przewagi. Dokładnie. Zespołu z Polkowic. Będziemy mieli teraz okazję posłuchać trenera Karola Kowalewskiego.
Do you understand? Screening, off-ball screening and on-ball screening. Tak. This is details about the basketball. Every single time. Play, okay, play, hey, play two. Play two, play two, okay? Mama like a point guard, okay? He is here, Arte, okay? Stefani, go like this and then set the screen. Here we go! No i właśnie trener Karol Kowalewski cały czas mówi, że to szczegóły decydują o tym, kto wygrywa mecze w basket. No i to prawda tutaj, zwłaszcza na tym poziomie, przy tak wyrównanych zespołach, każde posiadanie, każdy błąd, każda przewaga tutaj będzie miała znaczenie. Oczywiście, szczególnie w tak ważnym meczu. Ale zobaczmy, aż lepiej, ale w ogóle jak ta akcja wyglądała skonstruowana, jakie było tempo, jaki timing, super. Przyznam, że aż tutaj na chwilę wstrzymałem głos, jak Erika Wheeler wychodziła w górę, no i trafia za trzy. Kastanek. Piłka do Magdaleny Szymkiewicz. Pawlopulu. 8 sekund do końca tej akcji. Marisa bardzo dobrze odcinana. Gustafsson teraz przeciwko Mawundze. Rzut z wyskoku niecelny. Oj, oj, tam popracowała rączkami Magdalena. No, wygrała zbiórkę z Artem i z Panono. Troszkę by się, że gdzieś tam musiała podejść. Musiała podpychać Gryczynkę, no umówmy się, że oczywiście miała szansę na skuteczną zbiórkę, ale ciężko jest zestawić dobrze Artemis Spanowo. Tak, tak. A z łatwością piłkę zebrała Szymkiewicz, także ufamy zbyt tutaj, proste. Tak, ufamy tutaj sędziom, że tam nie do końca wszystko było w porządku. Bardzo ładnie. Gajda na lewą rękę, ale nieskutecznie. Ale Gajda z ponowienia za trzy niecelnie. Kto zbierze? O, Spanu. Zobaczył, jak sprytnie Greczynka nie chciała dopuścić do piłki przytrzymanej. Dalej grają polkowiczanki. Erika Wheeler, znów za trzy, tym razem niecelnie. Ej, piłka dla zespołu VB Warki Gdynia. Z 38 do 45. Jak na razie ta kwarta na plus 3 dla Gdynianek. Pawlopulu. Zasłona od Gustafsson. Zaraz mniej czasu na dokończenie tej akcji. Poślizgnęła się Pawlopulu. Zabiera jej piłkę Weronika Gajda. Od razu zobaczmy, jak szybko piłkę na pole ataku przyniosły polkowiczanki. Grabska na pół dystansie. Niecelnie. Blisko zbiórki była Mawunga. Dla kogo posiadanie piłki? Piłka dla Gdynianek. Pawlopulu do Morgan Birch. Greczynka przy niej Alice Grabska. Zobaczmy, Megan Gustafsson tam masuje się mocno pod koszem z Mawungą. Szymkiewicz ale dogrywa dobre podanie, pod kosz. Ładnie. Piękne podanie. Mm-hmm. No, można powiedzieć, że Mawunga... Ryzykowne. Tak, bardzo ryzykowne. Mawunga zrobiła wszystko, żeby tylko Gustafsson nie dostała piłki. No, ale piękna asysta. Tak, no Megan ma duży zasięg rąk. Naprawdę to jest... aż niemożliwe, żeby zatrzymać całkowicie podanie piłki do Megan. Teraz Mawunga postraszyła rzutem z dystansu. 6 sekund do końca. Grabska. Bardzo ładna zmiana tempa. Alicja Grabska. Oj, niepotrzebnie. Skoczyła do niej do bloku Morgan Birch. To będzie jej trzeci faul osobisty. No miała wyraźnie przewagę wzrostu Morgan Birch nad swoją rywalką. Faktycznie, gdyby wystarczyło, żeby skoczyła pionowo w górę. Tak jest. Grabska miała wtedy problemy z trafieniem do kosza. Tak, no szczególnie, Alicja, że jest duża przewaga wzrostu, prawda? Tak jest. Atak Alicja wykonuje dwa rzuty wolne. I Grabska. Dwa razy celnie. Gdynianki. Zobaczmy. Zespół z Polkowic. Znów odcina pierwsze podania. Pawlopulu. Zasłona teraz od Birch. Jest Amerykanka za trzy punkty. Blisko była tam Spano i Birch nie trafia. Erika Wheeler w szybkim ataku. Do Spano. Mawunga. Od razu wiedziała, co będzie chciała zrobić w tej akcji. Ale nie trafia Stefani Mawunga.
Pavlopoulou, piłka do Kastanek, ta od razu zatrzy, ale piłka wypada z kosza. Ależ tempo teraz w tych ostatnich akcji, pędzimy raz jedną, raz w drugą stronę. Gajda na lewą rękę, niecelnie. Szymkiewicz. Do Pavlopoulou. Przy niej cały czas Alicja Grabska, 10 sekund do końca tej akcji. Mercz przeciwko Spanu. Ale taka, oj. Ale podobna sytuacja była wczoraj z Lublinem, prawda? I był zagwizdany. No tak, więc. W tej chwili przewiniła Artemis Spanu. No, Greczynka teraz jak wstała z parkietu, rozkłada szeroko ręce. Sędzia Podkowińska tłumaczy teraz, skąd ten gwizdek na faul. Mamy zmianę w polkowickiej ekipie w miejsce Weroniki Gajdy. Sasza Karzo, numer 32 na Państwa ekranach. A my będziemy mieli dwa rzuty wolne dla Morgan Bercz. A poza kadrem widzimy, że tam Alice Kunek nieobecna na parkiecie. Podpowiada coś wspiera, tak, Pavlopoulou. Przypomnijmy, Kunek ze skręceniem jeszcze przez kilkanaście dni będzie poza grą, ale tutaj... Ale bardzo ważny zawodnik dla tej drużyny. Tak, jak widać, nawet z ławki tutaj podpowiada Penelopie Pavlopoulou. A tymczasem Morgan Bercz na linii rzutów wolnych. Drugi rzut niecelny. Z panu zbiera. Nie grają polkowiczanki. Erika Wheeler. Dobra zasłona od Mavungi. Już jest Stefani Mavunga pod koszem. Oj, zaraz będą 3 sekundy. Już było ostrzeżenie. Zobaczmy, Wheeler. Cały czas naciskana przez Kastanek. Do kogo piłka? Grabska. Za 3. Niecelny. Ale jest Sasza. Sasza Karzo zbiera tak piłkę w ataku. I trafia za 2 punkty. O przerwę na żądanie poprosiła teraz trener Jelena Skierowicz. ...41-49 na tablicy wyników. No, rozpoczęły bardzo dobrze, prawda? Gdynianki tą trzecią kwartę doszły na 6 oczek, ale nie mogą jakoś przełamać te bariery. Posłuchajmy trener Jeleny Skierowicz. Skierowicz tam rysowała na tablicy, ale słyszeliśmy, że sporo wskazówek dla Kamili Podgórnej, która pojawiła się w tej chwili na parkiecie. I teraz to Kama, jak to nazywa się Kamila Podgórną, będzie odpowiadać za rozgrywanie tych akcji mistrzem Polski. Powracamy na parkiet. 4 minuty 37 sekund do zakończenia trzeciej kwarty. I piłka w rękach zawodniczek VBW Arki Gdynia. Morgan Bercz i piłka do Kamili Podgórnej. Podgórna, przy niej Sasza Kadżo. Widzimy, jak poluje Serbka na piłkę. Gustafsson naciskana przez Grabską. Blisko straty Amerykanka. Jeszcze uratowały to posiadanie Gdynianki. Szymkiewicz faulowana przez Alicję Grabską. No, ale tym niemniej ogromne brawa dostały polkowiczanki od swojego trenera. O takiej agresywnej obrony. Tak. Bo myślę, że Sasza wymusiła tą stratę. Doszła do podwojenia. Gramy dalej, 14 sekund na zegarze czasu akcji. Szymkiewicz jest pod koszem. Gustafsson z Grabską, no miała przewagę. Dobra, odrzutka. Szymkiewicz za 3 punkty trafia. Inside, outside. Zobaczmy. Mogła to skończyć, tak. A zaufała i podała do koleżanki na odwrót. No troszkę taką bronią, o której wspomniał trener Kowalewski przed meczem. Lepsze 3 niż 2. I teraz tak zagrały Gdynianki. Erika. Zobaczmy, Erika Wheeler wychodzi w górę. Nie do zatrzymania. Rzut z wyskoku. Niesamowity mecz w jej wykonaniu. I Gdynianki. Kamila Podgórna. Kamila Podgórna na lewą rękę jest do grania do Gustafsson.
przed akcją rzutową, wyraźnie wskazuje sędzia Kamińska, że faul przed akcją rzutową. Stefanie Mavunga tam przytrzymywała Megan Gustafson. Ale dobre podanie, dobrze, że piłka oczywiście dotarła pod kosz. Widać, że będą teraz pchać, szukać Megan pod koszem. Już wcześniej mogła podać tak naprawdę, nie? Zmiana na pozycji środkowej w zespole z Polkowic. Powraca Weronika Telenga, a odpoczywać będzie Stefanie Mavunga. 14 sekund na zegarze czasu akcji. Kastanek. Myślę, że teraz mają przewagę fizyczności gdynianki, no bo jednak jakby nie patrzeć, Megan jest troszeczkę silniejsza od Telengi. Podgórna przeciwko Saszy Karzeł, piłka do Megan Gustafson i ta trafia z dalekiego półdystansu. Są kolejne dwa punkty na jej koncie. Erika Wheeler, przy niej jak cień Marisa Kastanek. Wheeler, oj, kółeczko w jedną, została w drugą. Grabska na wolnej pozycji, za trzy. Niecelnie Telenga. Telenga zbiera w ataku. Jeszcze raz. Dobitka niecelna, ale zbija Telenga piłkę w ręce z panu Erika. Erika Wheeler, zobaczmy jak Wheeler ograła Marisa Kastanek i tutaj również faul przed akcją rzutową. Także wznowimy grę z linii bocznej boiska. Ale widzieliśmy, jak tam przejęła się z piłką Erika Wheeler. Zobaczymy to jeszcze raz na powtórce, jak tutaj poczekała na ruch Marisy Kastanek i na jej ręce, tak, wymusiła przewinienie. Grabska, trzy faule, gdynianek, cztery zespołu z Polkowic w tej kwarcie. Erika Wheeler. Wheeler, rzut z pół dystansu i pewne dwa punkty. Niesamowite naprawdę. Kamila Podgórna. A teraz zdaje się gwizdek na przewinienie poza piłką. Przewinął Artemis Spano, numer 25. To trzeci faul osobisty Arte w dzisiejszym spotkaniu. Zmiana z zespole z Polkowic. Chodźmy na powtórce. A jest, podtrzymywała za koszulkę. A widać, przytrzymywała za koszulkę Morgan Berch, także czujne oko sędziego wychwyciło przewinienie. Tak. Na parkiet powróciła Klaudia Gertchen. A, jest Klaudia, okej. Okay. W ferworze walki czasami rzadko w ogóle można dostrzec takie sytuacje. Później dopiero analizując na wideo, prawda, widać to, a tak to powiem szczerze, że brawa dla sędziów. Morgan Berch na linii rzutów wolnych dwa razy celnie. No Berch dzisiaj bezbłędna z linii. A i przy tak wyrażonym spotkaniu te trafienia z linii mogą później okazać się kluczowe. Wheeler do Gertchen. Erika Wheeler. Znowu poszła dołem Podgórna przy niej. Tym razem Wheeler nie trafia. Alicja Grabska. Grabska najsprytniejsza w zamieszaniu. Jest znowu piłka w rękach Wheeler. Erika Wheeler, ładnie, otwarta droga do kosza. Zobaczmy, jak unikała bloku od Megan Gustafson. Ale tym razem akcja bez punktów. I gdynianki przed szansą na zmniejszenie prowadzenia, które już teraz wynosi tylko 5 punktów. Bardzo dobra ta trzecia kwarta gdynianek. Tak jest. Podgórna. Do Gustafson, ta przeciwko Telendze. Ładnie. Piękne podanie do Marisy Kastanek, ależ asysta Megan Gustafson. No jeśli twój środkowy tak rozdaje piłki, to jest... Jeszcze rzuca, mija, ustawia. No, kompletna zawodniczka. No i proszę państwa, tylko trzy punkty różnicy. Spanął przeciwko Berch. A i Megan Berch wkłada ręce. Zresztą słyszeliśmy wcześniej, pokrzykiwał sędzia, żeby Megan nie wkładała rąk. A i za pierwszym razem jej się upiekło, ale druga próba już ukarana przewinieniem, a to jest czwarty faul osobisty Morgan Berch, która puści teraz boisko w jej miejsce Anna Maria Begić. To był czwarty faul zespołu z Gdyni w tej kwarcie, także obydwa zespoły już na bonusie. I Grabska do Eryki Wheeler. Spanu, Kastanek, no. 5 sekund do końca, Spanu. Dogranie pod kosz do Weroniki Telengi, ale przed podaniem piłki przewiniła Marisa Kastanek. Dwa rzuty. Będziemy mieli dwa rzuty wolne dla Artemis Spanu, ale wcześniej jeszcze zmiana. Erika Wheeler odpocznie na ławce rezerwowych. W jej miejsce Weronika Gajda. A mamy od razu też reakcję trener Skerowicz. Miejsce Marisy Kastanek, Agata Dobrowolska. Artemis Spanu na linii rzutów wolnych. Spanu pierwszy rzut
niecelny. Greczynka skupiona na drugiej próbie. Jest trafienie dla Polkowiczanek. 54 do 50 na półtorej minuty przed zakończeniem trzeciej kwarty spotkania. Podgórna. Widzimy, jak walczy Gerthen. Agata, tak. Z Agata z Klaudią Gerthen. Szymkiewicz do Dobrowolskiej. Ta na pozycji. Dobrowolska za trzy. Bardzo celnie. No ale zobaczmy. Jest zbiórka Sprytna. W ataku. Przewinienie Alicji Grabskiej, numer 21. Zobaczmy raz jeszcze. No i tam Szymkiewicz dobrze poszła na tą zbiórkę. A walka na atakowanej tablicy. I Magdalena Szymkiewicz na linii rzutów wolnych. No i trzeba przyznać, że tymi rzutami wolnymi Gdynianki odrabiają straty. I dwa razy celnie. Weronika Gajda do Grabskiej. Ścięła teraz Grabska pod kosz, ale piłka w rękach Spanu. Artemis Spanu, tak, widzieliśmy to bardzo dobrze z naszego tutaj stanowiska. Arte tutaj nosiła teraz piłkę. To drugi taki błąd w dzisiejszym spotkaniu. No i Gdynianki przed szansą nawet na objęcie prowadzenia po tej akcji. Robi się taki mecz jak wczoraj. Podgórna. Do Szymkiewicz, jest pod koszem Megan, Gustafsson, tak, walczy tam z Telengą, tak. Ależ walka pod koszem. Ale brawo, Alicja. Kapitalna teraz przechwyt Alicji Grabskiej, doskonale wiedziała, co będzie chciała grać Begić. Tak. Gajda, do Spanu. Grabska, Artemis Spanu, od razu akcja, catch and shoot, nie trafia za trzy punkty. Piłka w rękach Podgórnej, dobrze tam Dobrowolska zostawiła Klaudię Gerthen. Tak. Jedna z ostatnich akcji tej trzeciej kwarty przed nami. Anna Maria Begić do Szymkiewicz. 10 sekund do końca akcji. Jest przekazanie w obronie. Była Begić pod koszem z Grabską. Szymkiewicz za 3 punkty niecelnie. Jeszcze 6 sekund mają Polkowiczanki. Gajda spojrzała na zegar. Weronika Gajda od razu w ostatniej sekundzie akcji. Rzut z pół dystansu niecelny i po pół godziny walki w wielkim finale Suzuki Pucharu Polskich Kobiet WC Polkowice prowadzi z VBWR-ką Gdynia, ale już tylko 54 do 52. No widać, Agnieszko, zmiany w grze zespołu z Trójmiasta. Widać, że wyciągnęły wnioski po pierwszej połowie, zaczęły grać bardziej agresywniej. Lepiej w obronie przede wszystkim zatrzymują, starają się zatrzymać kontrę. Już Polkowiczanki nie grają tak szybko jak w pierwszej połowie. No i też tutaj myślę, że te faule, tak, i osobiste przykładają się do nich. Widać, że dla nich każdy rzut jest bardzo ważny i to ma przełożenie na wynik w postaci tego, że doszły praktycznie na dwa punkty już zawodniczki z Polkowic. No tak, spójrzmy, że wróciły też do grania przez Megan Gustafsson, Gdynianki, dzięki czemu zyskują też swoją przewagę. Zerkamy sobie w statystyki Gdynianki, zobaczmy, 16 na 18 z linii rzutów wolnych, tylko dwa chybione rzuty, zespół z Polkowic 11. Przeciwko Bydgoszczy tak samo były rozłożone punkty, prawda, że cała drużyna jednak pracowała na ten wynik. Natomiast myślę, że takim cichym bohaterem jest tutaj Magdalena Szymkiewicz, bo i ten jej buzzer beater, tak, i teraz ta zbiórka bardzo ważna, gdzie była faulowana i dwa punkty. Myślę, że taki czarny koń. O, Magdalena dzisiaj 8. Takiej nie widać, tak. Takie rzeczy robi, które naprawdę wpływają na pozytywny wynik drużyny. No to prawda, Magdalena dzisiaj 8 punktów, 3 zbiórki, 2 asysty, 1 przechwyt. No i proszę Państwa, ostatnie 10 minut walki o Suzuki Puchar Polski Kobiet. Pierwsza piłka w rękach zespołu z Trójmiasta. Dobrowolska jest pod koszem Begić z Gerthen. No ma przewagę wzrostu Chorwatka. Anna Maria Begić, rzut z odejścia i remis na tablicy wyników 54 do 54. Można powiedzieć, że rozpoczynamy od zera. Nic już nie zostało z tej przewagi zespołu z Polkowic. Gajda. Weronika Gajda chciała grać na zewnątrz, ale przechwytują piłkę Gdynianki. Podgórna. No i teraz Kamila Podgórna gubi piłkę w koźle. Będzie mieli zmianę
No, powraca na parkiet Erika Wheeler. Miejsce. Pokazuje Kama, że była trzymana za rękę. Zmiana w miejsce Weroniki Gajdy. Jest również na parkiecie Sasza Kadżo. Weronika Gajda dziś 0 na 7 z gry, zwróćmy na to uwagę. A w momencie, w którym Weronika jest dzisiaj na parkiecie, zaczęła dobrze, dzieliła się świetnie piłką. Napędzała. Tak, ale później kilka tych rzutów niecelnych troszkę wytrociło ją chyba z rytmu. Dlatego zespół lepiej funkcjonuje na parkiecie z Eriką Wheeler. A teraz przewiniła Kamila Podgórna. I z zaleni końcowej, proszę, z zaleni bocznej wznowią grę polkowiczanki. Weronika Talenga. Erika Wheeler. Faul w ataku. Ruchoma zasłona. Wykonanie Saszy Kadżo, numer 32. To teraz już będą ważne detale, naprawdę. To już będzie gra błędów. Drugi faul Saszy Kadżo w dzisiejszym spotkaniu. Nie grają gdynianki. No jak na razie dogoniły zespół z Polkowic. Zobaczymy, czy będzie przełamanie. Gustafsson, przy niej jest Gerthen. Podgórna szuka sobie miejsca do rzutu. Kamila Podgórna z pół dystansu niecelnie. Blisko tam była Alicja Grabska i rzut niecelny. Erika Wheeler wykozowała piłkę na obwód. Spanu za trzy punkty trafił Artemis Spanu. Widzieliśmy, jak wypuściła ciężko powietrze. Artemis Spanu za trzy. Pierwsza i pierwsza celna i trójka. Trójka. Właśnie dlatego chciałam spojrzeć, żeby się upewnić. Tak jest, na razie miała 0 na 4. Teraz zobaczmy, jest Dobrowolska pod koszem, ale tym podaniem wyrzucona na zewnątrz. Podgórna, 8 sekund do końca akcji. Kamila Podgórna, otwarta droga do kosza. Bardzo ładne wejście, odważne. Piękny drive na lewą rękę i dwa punkty dla aktualnych mistrzów Polski. Erika Wheeler. Talenga. Sasza Kadżo. Do Spanu. Wheeler. Zobaczmy, Erika Wheeler. Ale ładnie przyłożyła piłę między nogami. Jeszcze uratowała posiadanie Spanu. Dwie sekundy do końca. Będzie musiała rzucać. Spanu w ostatniej sekundzie akcji. Już taki rzut wymuszony. Dobrze w obronie gdynianki. Bardzo dobrze. O, zwróćmy uwagę, że zespół z Polkowic jak na razie w tym fragmencie gry bez Mavungi. Ale już idzie na zmianę. O, za chwilę. Wywołana. Zmiana powrotna. Dobrowolska. No, Gustafsson. Agata Dobrowolska pod kosz. Blokuje ją Weronika Talenga. Polkowiczanki. Już nieco wolniejsze te akcje. Ale Erika Wheeler. Kozioł za plecami. I rzut z pół dystansu. I znów jaki na... spokój, co? Tak jest. Tak, znów na kilka spokój. Oczek. Odskakują Kochani, Polkowiczanki. Wszystko pod kontrolą. Ja tu mam piłkę. Ja decyduję. Easy. I przerwa na żądanie trener Jeleny Skierowicz. Spoglądam na tablicę 59 do 56. Jak na razie po jednym faulu obydwa zespoły. Widzimy jeszcze raz najlepsze akcje tego ostatniego fragmentu gry. Tutaj ten drive Kamili Podgórnej na lewą stronę kosza. A cios za cios granie. Tak. W tej chwili ta różnica 3 punktów to tak naprawdę to trafienie 3-punktowe Artemis Sponu. Tak, tak. No i zobaczymy za chwilę, jak będzie wyglądała gra obydwu tych zespołów. Ja tylko przypomnę Państwu, że po zakończeniu tego spotkania czeka nas ceremonia wręczenia medali oraz wyróżnień indywidualnych dla najlepszych zawodniczek tego turnieju, no a także wręczenie pucharu za drugie miejsce i pucharu za pierwsze miejsce, czyli Suzuki Super Pucharu Polskich Kobiet. A po zakończeniu ceremonii zapraszam na wywiady z trenerami obydwu zespołów i z MVP tego turnieju finałowego. 7 minut, 13 sekund do zakończenia spotkania. 3-punktowe prowadzenie zespołu trenera Karola Kowalewskiego. Sędziowie już gotowi. Jeszcze tam Polkowiczanki w kółeczku ostatniej uwagi. I wracamy do gry. Gdynianki z zaliny końcowej. I widzimy od razu zona press Polkowiczanek. Przy Kamili Podgórnej Sasza Kadżo. Podgórna zatrzymała Kozioł.
Pod koszem jest Begić z Grabską. Bardzo ładne odegranie. Na pozycji Szymkiewicz i trafia za 3 punkty Magdalena Szymkiewicz. Kapitalnie rozegrana akcja. Zespołowość. Świetnie rozegrana akcja. No i świetny shooter, jakim jest Szymkiewicz. Trafia. Sasza Kadrze w odpowiedzi po koźle za 3 niecelnie. Kto ale zbierze? Jest znowu Ala. Zbiera Alicę Grabską. No, kapitalnie czyta tę sytuację tak. Zawodniczka z Polkowic. Mawunga przeciwko Dobrowolskiej. O, Agata podnosi rękę. Doskonale wiedziała, że tutaj nie ustała tej akcji w obronie. O, Mawunga bardzo silna zawodniczka. Widzimy na powtórce. Tu już przemieniła Agata Dobrowolska. To na razie drugi faul Agaty w dzisiejszym spotkaniu. I drugi faul Gdynianek. W tej czwartej kwarcie. Zasłona dla Eryki Wheeler. Erika Wheeler. Erika Wheeler cały czas na koźle, z pół dystansu, z wielką swobodą trafia i pokazuje dziś, jak należy celnie rzucać do kosza Erika Wheeler. Tak, z jakimś spokojem. Teraz jeszcze Wheeler poluje na przechwyt przy podgórnej. Agresywna obrona. Cały czas przebijała się Wheeler, a ostatecznie przewiniła Amerykanka, ale... Pierwszy faul. Zobaczmy, pokręciła głową z uznaniem. Eryki. A klepnęła też tam sędziego Kucharskiego w ramię, mówiąc świetny gwizdek, panie sędzio. I Gdynianki z sali niebocznej boiska. Dobrowolska. Piłka do Begić. Podgórna. Przez Gustafsson. Znowu Magdalena Szymkiewicz, ale zatrzymany kozioł. 3 sekundy do końca. Podgórna. Za 3 punkty niecelnie. Ale jest mega. Zbiera mega Gustafsson w ataku, ale przechwytuje Erika. Od razu Erika Wheeler zabiera jednak piłkę Gdyniankom. Mawunga upycha się pod koszem z Begić. I zobaczmy, przyszła z pomocy Magdalena. Szymkiewicz. Zabiera piłkę. I fauluje teraz Erika Wheeler, przerywając szybki atak Gdynianek. Dla mnie Magdalena to jest taki, nie wiem... No, cicha bohaterka tak, z zespołu Gdyni. Tak. Oczywiście, napędza tą drużynę. Oczywiście nazwisko doskonale znane od lat na parkietach seniorskich, mimo bardzo młodego wieku. No ale dziś faktycznie daje od siebie... Taka iskierka. Daje od siebie więcej nawet niż 100% swojemu zespołowi. Podgórna. Do Szymkiewicz. Już jest Gustafsson pod koszem z Mawungą. Kastanek. Kastanek, zmiana ja, tempa i trafia Marysę Kastanek. Ponownie remis po 61. Takim floterkiem. Erika Wheeler w odpowiedzi. Jest mega. Piłka do Grabskiej i znów Erika Wheeler. Sasza Kadrze tutaj czeka na zbiegnięcie po końcowej. Ale Wheeler będzie grał indywidualnie. Zobaczmy, kilka kozłów w miejscu. Erika Wheeler trafia za 2. No niemalże bezbłędnie gra dziś Erika Wheeler. Górna. 10 sekund do końca akcji. Przy Szymkiewicz Grabska. Magdalena Szymkiewicz w odpowiedzi. Rzut niecelny. Mawunga zbiera w obronie. I już czeka na zmianę w ekipie z Polkowic Weronika Gajda. A my widzimy, jak tam Podgórna naciska na Wheeler. Gdzie zasłona od Mawungi. 8 sekund do końca. Erika Wheeler pod kosz. Ale zagrała up tempo teraz. Erika Wheeler doskonale wiedziała, co chce zrobić od samego początku. Wheeler trafia za 2 i jest faulowana przez Kamilę Podgórną. Mamy zmianę w zespole z Polkowic na parkiecie Weronika Gajda. A i znów trener Kowalewski troszkę obniża skład swojego zespołu. Jednocześnie na parkiecie Gajda, Grabska i Wheeler. Amerykanka na linii rzutów wolnych. I akcja 2 plus 1. Znów 5 punktów przewagi, a przecież przed chwilą mieliśmy remis. Podgórna. Szymkiewicz. Anna Maria Begić. Zatrzymana jednak przez Spanu, a ostatecznie Greczynka przy ponowieniu fauluje Chorwatkę. No w sumie dobry faul, bo myślę, że gdyby to złapała, gdyby nie falowała, to już by była jednak akcja dwupunktowa. Ale to też bardzo ważne przewinienie w kontekście fauli zespołowych. To czwarty faul zespołu z Polkowic. Pamiętajmy o tym.
Każdy kolejny przewinienie Polkowiczanek dawać będzie tworzyć wolne rywalkom. Kastanek. Zgubiła Erikę Wheeler. Marisa Kastanek trafia z pół dystansu. Erika Wheeler. Zobaczmy, Gajda. Urwała się Kastanek. Erika Wheeler. Zobaczmy, jak teraz tą akcję rozgra. Amerykańska rozgrywająca nie trafia, ale jest Stefania Mavunga. Czujna. Zbiera w ataku i dobija Stefania Mavunga. Teraz Podgórna. Piękna asysta do Megan Gustafson. No, dwójkowa akcja i Kamila Podgórna pokazuje, że potrafi świetne podanie obsłużyć koleżankę. Wheeler do Spanu. Spanu na skok, na dwie nogi, ale zamknięta droga do kosza przez Begić. 6 sekund do końca. Gajda pod kosz, jeszcze ekstra pas do Alicji Grabskiej, ale Gajda wyrzuca Alicję z piłką poza boisko. Zmiana w polkowickim zespole. Klaudia Gertchen w miejsce Artemis Spanu. 3 minuty 4 sekundy do zakończenia spotkania. 68-65 na prowadzeniu Polkowiczanki, ale piłka w rękach mistrzyń Polski z Gdyni. Marisa Kastanek. A teraz widzieliśmy Klaudia Gertchen. Bardzo agresywnie. Agresywnie w obronie tam nie przepisowała. Blokowała Anę Marię Begić. No i właśnie mówiliśmy o tym niedawno. Teraz będziemy już mieli dwa rzuty wolne w następnym tego przewinienia. A nie Klaudia Gertchen. Fal, bo myślę, że tam były zawodniczki pod koszem, więc. No i widzimy, jak przytrzymywała Klaudia na powtórce. Ten faul o tyle też ważny i ciężkiej wagi, że to czwarty faul osobisty Klaudii Gertchen w dzisiejszym spotkaniu. I Anna Maria Begić. Dwa razy celnie. Piłka w rękach Erika Wheeler. No, szykują nam się tutaj nieprawdopodobne emocje w końcówce i walka do ostatnich sekund o ten Suzuki Puchar Polskich Kobiet. Erika Wheeler. Seria zasłon od Mavungi. Wheeler pod kosz, ale zablokowała ją. I faul. Oj. Zablokowała ją Megan Gustafson. A przewiniła jeszcze za chwilę grająca z numerem 23 Stefania Mavunga. O, teraz zdaje się zły wybór Erika Wheeler. Tam nie było miejsca na takie granie. Nadziała się na blok Gustafson. Ale też Megan jak po prostu wyczekała na ten odpowiedni moment, żeby ją zblokować. A widzimy, odsuwała się Amerykanka. Tak. Czekała na ten moment wypuszczenia piłki. I czysto zablokowała piłkę. Ale zobaczmy, Kamila Podgórna na linii rzutów wolnych. Jeden rzut wolny wykorzystany i ponownie remis. 68-68. Grają teraz Polkowiczanki. Alicja Grabska. Ważna decyzja. Ważna decyzja. To nie jest zawodniczka obdarzona jakimś dużym wzrostem, tak, ale widzimy, jak sobie świetnie poradziła w tym wejściu na kosz. I grają Gdynianki. Podgórna, podanie do Marisy Kastanek. Agresywnie tam w obronie Polkowiczanki. Kastanek wypychana, nie trafia z pół dystansu. Wheeler ratuje piłkę dla zespołu z Polkowic. 2 minuty do końca. Crunch time. Dwupunktowe prowadzenie Polkowiczanek. Zobaczymy, czy Gdynianki wyrwą dla siebie pierwsze trofeum, czy też może do gabloty. W Polkowicach wstawimy drugi już w tym sezonie puchar. Erika Wheeler przepycha Kamilę Podgórną. 33 i trafia. Niesamowita gra. Naprawdę. Co wyczynia dziś Erika Wheeler? Tak jak wspomniałaś, 33 punkty już w tym wielkim finale. Szynkiewicz. Ale ładne podanie. Bardzo ładne. Asysta do Megan Gustafson. Mamy zmianę w zespole z Polkowic. O, zawodniczki myślały, że to przerwa na żądanie, ale tylko zmieniamy ustawienie. Artemis Spanu w miejsce Klaudii Gertchen. I gramy dalej przy piłce
Erika Wheeler. Cały czas Amerykanka na koźle. Anima Wunga tam zrobiła jej sporo miejsca. Erika Wheeler, 35 punktów. Kastanek. Marisa Kastanek. Głęboka pomoc, palicy widać. Zasłona od Gustafsson. Jest pod koszem Szymkiewicz, ale zobaczmy, jak czujna w obronie była Alicja Grabska. No, wykonuje mnóstwo takiej czarnej roboty, jak to się nazywa, której później nawet nie widać do końca w statystykach. Tracą piłkę Gdynianki, coraz bliżej Ustów Spolkowic i zwycięstwa. Ostatnia minuta spotkania, ależ atmosfera tutaj w hali sportowej Arena w Bydgoszczy. Porywała się Gajda, ale Erika Wheeler bierze to na siebie. Erika Wheeler ponownie z pół dystansu, tym razem niecelnie. Podgórna zbiera. Kamila Podgórna w szybkim ataku. Kastanek do Begić. Chorwatka za trzy punkty. Rzut jednak niecelny. Mavunga zbiera w obronie. Zerkam na tablicę. Trzy faule mają Gdynianki. Także jeszcze jeden faul do oddania. Ale broją czysto. Nie przerywają Gdynianki. A jednak dopiero teraz podpowiedź z ławki do Kamili Podgórnej. No ale zobaczmy. Minęło 12 sekund. Już widać zmęczenie. No i zobaczymy. W dalszym ciągu przy piłce Polkowiczanki. Ale będziemy mieli przerwę na żądanie, którą poprosił trener Karol Kowalewski. No, trzeba przyznać, że bardzo ciekawe spotkanie. Czas dla trenera Karola Kowalewskiego, ale posłuchajmy, co do powiedzenia ma trener Jelena Skierewicz, ponieważ to Gdynianki teraz gonią wynik. So, I'm gonna call the timeout now. If she makes the second, we're gonna run there. But in a case, she means box out, okay? Take the ball, you run here. On the other side, Chris, you're gonna come here. Make Anna set here the speed, come and go here. Okay, Tusha, in this. Try to be here on this side, okay? So it's target here for double screen for it. Go fast, take that shot, okay? Let's go. No, widzimy kilka wariantów przygotowanych. No i zobaczymy, jak będzie wyglądała egzekucja tych założeń taktycznych. No, wskazówki jasne i precyzyjne. Ale pamiętajmy. Zasłona na Marisę. Tak jest, ale pamiętajmy, że piłka w rękach zespołu z Polkowic. 14 sekund na zegarze czasu akcji. Gdynianki z całą pewnością będą tutaj teraz agresywnie bronić. No i zobaczmy. Odcinamy pierwsze podanie. Kto wyjdzie do piłki? Erika Wheeler. Czy nie Kastanek? Wiedziały Polkowiczanki, że to będzie szybki faul. No to komu dać piłkę, jak nie Erice Wheeler? Jeszcze przed tymi rzutami wolnymi zmiana w miejsce Klaudii Gerthen. Stefanie Mavunga. Używając takiej nomenklatury siatkarskiej, podwyższenie bloku troszkę. Mavunga będzie teraz mogła się pomasować z Megan Gustafsson. Erika Wheeler na linii rzutów wolnych. I trafia Erika z linii. Do 70. Trafia Wheeler. A i mamy przerwę. 7 punkt. Tak jest, mamy przerwę na żądanie trener Jeleny Skierowicz. 76-70. 6 punktów straty, 18,7 sekundy do końca. No Agnieszko, tutaj Gdynianki potrzebują punktów i to jak najszybciej. Szybkiej trójki, szybki faul, oby nie trafiły, znów szybka trójka, żeby doprowadzić do remisu. Najbardziej optymistyczna wersja. No i zobaczmy. Równie dobrze trener Kowalewski może stwierdzić, że będzie chciał zabrać piłkę Gdynianką i na przykład spróbować pobronić tą akcję, ewentualnie popełnić faul. Tak. Licząc na to, że nawet jeśli wykorzystają dwa rzuty wolne Gdynianki, to nadal będzie miał na tablicy wyników plus 4, prawda? Także teraz... Piłkę, posiadanie u siebie, tak? Dokładnie, także teraz takie koszykarskie szachy.
Zobaczymy też, czy trener Skerowicz przyniesie piłkę na pole ataku. Najpewniej tak, bo to już zawsze będziemy bliżej kosza rywala. A ja tylko przypomnę, że po zakończeniu spotkania czeka nas ceremonia wręczenia nagród indywidualnych i drużynowych. A po ceremonii zapraszam Państwa na krótkie wywiady pomeczowe z trenerami obydwu z zespołów i z MVP całego turnieju finałowego Suzuki Pucharu Polskich Kobiet. Piłka na polu ataku. Gramy z przedłużenia linii. Kamila Podgórna zza linii bocznej. Piłka do Magdaleny Szymkiewicz. Szymkiewicz do Kastanek. Ta od razu za trzy po obrocie. Nieskutecznie zbiera Erika Wheeler. I ucieka od fauli Gdynianek. Zobaczmy, jak gonią Gdynianki za Eriką Wheeler. Eryka uśmiecha się pod nosem. Nie dała się sfaulować. Dopiero teraz przewinienie na 3 sekundy przed końcem Megan Gustafson. Są to będzie faul niesportowy. Jakby grała piłkarka, naprawdę. A widzieliśmy, jak ucieka od tych fauli Erika Wheeler. Zobaczmy na powtórce tutaj. Podgórna nie była w stanie jej sięgnąć. Widzimy, jak uśmiecha się Erika Wheeler. Goniują 4 rywalki dopiero. O, takim chwytem zapaśniczym zatrzymana przez Megan Gustafson. I Erika Wheeler na linii rzutów wolnych. Zobaczmy, jak skupia się Erika Wheeler. 38. I punktuje. A on troszkę dzisiaj wzięła tej gry na siebie. No, stosując takie nazewnictwo z męskiej kadry 3x3, to tak jak Michael Hicks to Money in the Bank, to dzisiaj takim Money in the Bank to gra Erika Wheeler. 39 punktów. 39 punktów na koncie Erika Wheeler. No, niesamowita dyspozycja tej zawodniczki. Połowa dorobku zespołu z Polkowic w rękach rozgrywającej ze Stanów Zjednoczonych. 3 ale sekundy. Zdarzają się takie mecze, więc... Erika położyła już tylko piłkę na parkiecie i proszę Państwa, w wielkim finale Suzuki Pucharu Polski Kobiet BC Polkowice pokonują VBW Arkę Gdynia 78-70 i tym samym drugie trofeum w tym sezonie. Energia Basket Ligi Kobiet powędruje do gabloty w Polkowicach. Przypomnijmy, bardzo podobny wynik w meczu o Suzuki Super Puchar Polskich Kobiet w Poznaniu. Wówczas Polkowiczanki zwyciężyły 77-72. Dziś wygrana 78-70. Agnieszko, pomijając kapitalną grę Eryki Wheeler, co twoim zdaniem tutaj przeważyło o zwycięstwie drużyny z Polkowic? Myślę, że ta przewaga, którą zbudowały na samym początku, wyszły bardziej zdeterminowane.